ktoś, kto posiada dużą wiedzę. Ktoś, kto ci wskaże drogę do domu. I ten ktoś najwyraźniej nie jest mną. No zobacz, w Chinach wszystko jest stare. Domy są stare, parki są stare, ludzie są starzy. Proszę, na rozweselenie. To coś wyjątkowego. Koktajl z wodorostów z brokułami. A może obiła ci się uszy moja ksywa? Star-Lord. Star-Lord, no weź, legenda podziemia i... Wiele lat temu spadła na mnie tragedia. Byłem młodym naukowcem, pracowałem w ekipie światowej klasy nad przełomowymi odkryciami. Jesteś głodna i sama. Bierz sobie, co chcesz. Mamy dużo jedzenia, nie musisz kraść. Sponsoruje mnie Red Bull. A raczej sponsorował. Bo dzisiaj przez pana straciłem narzędzie pracy. Miło was poznać. Tak, przeglądam mój rozkład zajęć. Tu, gdzie jest słowo lunch, naprawdę jemy? Czy to jest lekcja na temat lunchu? Fanatyczny Kree, wróg procesu pokojowego, który nie spocznie do chwili, aż kultura Zandaru. Departament wysłał mnie do Bogoty. Bojówka ELN zajęła ambasadę. Ochrona mnie wyciągnęła, ale zakładnicy zostali. Jeśli Galactus nie zostanie powstrzymany dziś, to może już jutro będzie chciał pożywić się naszym gniazdem. Vader, musisz zmierzyć się z Vaderem. Wtedy i tylko wtedy Jedi staniesz się. Ten mały robot szuka swojego dawnego pana. Nigdy nie widziałem takiego przywiązania u robota. Czy jest szybki? Nigdy nie słyszałeś o Sokole Tysiąclecia? To statek, który leci na Kessel w mniej niż 12 parseków. Niezła lalka. Tego chce być dziennikarką czy coś. Nie wiem, kto by tam jej słuchał. Ostatni mają Fort Meade, ale bunkier jest strzeżony przez jednostkę specjalną. Może nie jestem, kim byłem, gdy pan kapitan wziął mnie do niewoli w 45. Jednakże jestem. Hydra nie bierze jeńców. Tylko wprowadza porządek. A porządek rodzi się w bólach. Gotowy na ból? Na pewno wziąłby trójząb i odciął ogony niektórym z was. Więc znalazłem, kogo szukałem. Ty dziś, Sebastianie, zostajesz mianowany ambasadorem w Rekini. To już koniec, jestem ugotowany. Przecież ja nic nie wiem o Rekini. Kiedyś przepłynąłem przez nią, ale przypadkiem i dotknął. Nie, nic ci nie powiem. Hakuna Matata. Tego się tutaj nauczyłem. Już mówiłem, nie mam pojęcia. Weź ją ode mnie, nie stój tak, co? Urodziłem się na planecie o nietypowej nazwie Hrabia w południowej galaktyce. Była to piękna kraina. O mały włos byłbym zapomniał o niesamowitych bonusach, które czekają na wszystkich, którzy przejdą poziom 5. To tu, przyjacielu, w tych hieroglifach, przez duchy rzeki Nil zestawiam magię i potwory do zniszczenia swoich wrogów w naszej walce w tych dniach. To złe zagranie? Niszcząc klątwę smoka Yugiego, likwiduje złodzieja! Używając słowa pojedynek jako klucza, opracował nową interpretację historii Egiptu i doszedł do zaskakujących wniosków. Hej, Joy! Słyszysz mnie? Joy! Hej, jesteś tutaj? Teraz twój ruch! Kontynuujemy temat garderoba czarodzieja. Ostatnio była zbroja, a dzisiaj strój sportowy. Witaj, o piękna. Serce me rwie się tysiącem kwiecistych uderzeń na widok uroczej twej twarzy. Wiesz, sprawdzam, czy coś łapie po naszemu. Jasne? Będę gadał. Szef kasuje na wyczucie. No i tak zawsze ma full ludzi, bo klienci lubią taką bezpośredniość z dreszczykiem emocji. Tu mówi Rose. Zbroja dostała się w niepowołane ręce. Zaatakują prezydenta. Proszę natychmiast zawiadomić załogę. Chcesz czy nie chcesz, jestem ci potrzebny. Coś nas łączy. Opuściłem klasztor jakiś rok temu. Podążyłem do nowego świata. Chciałem znaleźć ojca. Chodźcie ze mną do wioski. Dzisiaj będzie wielka uroczystość na cześć smoka. Zobaczcie, oto są jego zęby. Hej, chłopaki! No więc, mam dobrą wiadomość i mam złą wiadomość. Dobra, że znalazłem twój kapelusz, chudy. Ta waliza jest więcej warta niż to, co zarabiasz przez rok. Rozumiesz pan problem? Nie macie jakichś nalepek, ostrożnie, czy nie przewracasz?
Czyli taka pokazówka. Uwielbiam takie klimaty, serio. A jak to tradycja, to już w ogóle. Na stroszek żywę. Rozczucham włosy. No w końcu jestem Alakai. Chciałem ją zapytać, czy nie miałaby ochoty z nami popływać. Mój tata zawiezie nas nad jezioro w sobotę. Pióro, o którym wielki Hans Christian Andersen napisał swoje nieśmiertelne baśnie i swój zaszyfrowany pamiętnik. O, akrobata! Gdzie mój posiłek? Widział go ktoś? Radio Kugłar to wspaniałe narzędzie porozumienia. Jego celem jest tworzenie poczucia wspólnoty. Synu, jesteś spadkobiercą wielkiej tradycji, która trwa już od wieków. Czy będziecie bronić obciach Kappa do ostatniej krapli krwi i dopóki nie przestaną bić wasze nastoletnie serca przed całym złem i beznadzieją tego świata? Do diabła, ten mały powsinoga gdzieś się zawieruszył. Chodź, Max. Zrobię z tego chuligana psa myśliwskiego, albo nie nazywam się Amos. Włazisz do cudzego domu jak do siebie. Szarogęsisz się w lesie i budzisz zwierzęta w środku nocy. To ja je ukradłem. Ale ja... bo ja wcale nie chciałem, żeby to tak wyszło. Ja tylko chciałem zarobić. Ja ci kręcę. Rzeź czy grucha? Niby taka sierota, a tu laska niebieska. Bardzo nam miło poznać przyjaciół naszego syna. Podejdźcie bliżej, moi drodzy. Serafin postanowiło siedzieć się niżej biegu rzeki niż nasza nora rodzinna. Szepty. Cały czas je słyszę nocą. Kiedy śpię, te cholerne konie też je słyszały. Obrazki, to co nam pokazywała. Czuję się tak, jakby mnie ktoś wybebeszył przez gardło i okręcił moje własne flaki wokół szyi. Za pomoc okazano seniorowi i za absolutnie wzorowe wywiązywanie się z wszystkich obowiązków. Pragnę cię uhonorować najwyższą odznaką, jaką dysponuję. Zarzucili mi fałszerstwo, te... Gdy zaprezentuję im tę istotę, będą musieli wszystko odszczekać. Zamieścił pan odwrócone zdjęcie. Przepaska nie na tym oku. Z panem ciężko się pracuje. A teraz uwaga, od tej chwili żadnych błędów, jasne? Jane, wiem już, dlaczego ze mną wtedy zerwałaś. Nie miałem samochodu, pieniędzy, klasy. Byłem nikim. Dziennik naukowy, zapis 802. Analiza próbki krwi Parkera wykazała obecność DNA, które może dać człowiekowi niebywałą siłę. Mam nowe informacje. Phobos odkrył, że prawowity następca tronu żyje na Ziemi. A ja tego nie przewidziałem. Podejrzewam, że to Nerissa pozbawiła mnie mojej mocy przewidywania. Medytacja pokaże nam prawdę. Na straszne wzgórze. Tak, podoba mi się tam. To miłe miejsce, a poza tym mamy tam do załatwienia pewną sprawę. We wtorki lekcja angielskiego zawsze się przedłuża, więc muszę wracać do domu na piechotę. Nie przeszkadza mi to, bo lubię angielski. Robię co mogę. To nam da trochę czasu. Lód się nie stopi wcześniej niż za kilka godzin, chyba. Powiem wam coś, tumany. Każdy gang ma swoje miejsce spotkań. Beznadziejni zostali wyrzuceni z miasta i nie będą już więcej uciekać. Co na to Vivien? Nowa suknia od Chanel? To szaleństwo. Kieruje międzynarodowym koncernem kontrolującym 500 firm. Od śmierci matki w czasie roku szkolnego mieszkają u babci. Letnie wakacje spędzają z ojcem. Mów mi brawo. Żony brawo. Ha! Mam chrapkę na kilka egzotycznych małolat, to mnie kręci. Czy możesz mi wskazać do nich drogę?